Pilot szybowca Łukasz Wójcik zajął pierwsze miejsce w międzynarodowych zawodach szybowcowych Pribina Cup 2018 zorganizowanych na Słowacji. Dobre rozpoczęcie sezonu, fajne równe latanie, chociaż pogody były bardzo trudne i w sumie dużo nie polataliśmy. Może zagraliśmy dwie konkurencje, ale były to bardzo trudne konkurencje i sztuką było, żeby w ogóle dolecieć, oblecieć trasę i dolecieć do lotniska. A mi się to udało. Jeszcze w dodatku wygrałem te zawody. Kutnianin do tej pory spędził w powietrzu 2800 godzin, przelatując przy tym ponad 130 tysięcy kilometrów. Łukasz Wójcik zajmuje czwarte miejsce w Polsce, a 12 na świecie w rankingu pilotów szybowcowych Międzynarodowej Federacji Lotniczej. Na swoim koncie ma już kilka medali. Mam 5 indywidualnych, jeden drużynowy, Mistrzostwo Europy, Wicemistrzostwo Świata, Wicemistrzostwo Europy, Mistrzostwo Drużynowe, Mistrzostwo Europy i kilka medalów Mistrzostw Polski. No, jest tego trochę, nie ukrywam, że nawet sporo, jak na mój wiek. Łukasz Wójcik za tydzień weźmie udział w eliminacjach do finału Światowego Grand Prix Szybowcowego, którego finał zaplanowany jest na przyszły rok. Dla Wiadomości Dnia, Anna Królak.